ostatnim dniu festiwalu Sacrum Musica publiczność zgromadzona w kościele świętego Andrzeja Boboli mogła rozkoszować się muzyką gospel w wykonaniu chóru Croydon SDA Gospel Choir prowadzonego przez Kena Bartona. Co jest wyjątkowego w muzyce gospel? Muzyka gospel to muzyka ludzi uciśnionych, to muzyka niewolników, która pozwalała im wyrażać siebie i radzić sobie z sytuacją, w której się znaleźli. Była rodzajem pocieszenia, przesłaniem nadziei i radości. Communicating to each other that everything's going to be all right. This is a message of hope, a message of joy. And it doesn't matter what type of gospel music it is. Nie ma znaczenia, jaki rodzaj muzyki gospel wykonujemy. Wolna, czy szybka, radosna, czy poważna. Zawsze zawiera przesłanie nadziei i wiary. Listening to your rehearsal, I had no doubt that singing a song is the best way to praise the Lord. Śpiewanie to najlepszy singing, sposób modlitwy. I do believe is the best way of praising God. Jestem głęboko przekonany, że to najlepszy sposób modlitwy. Oczywiście każdy modli się na swój sposób. Ktoś kiedyś powiedział, że kiedy śpiewasz, modlisz się dwukrotnie. Wierzymy, że poprzez muzykę można łatwiej wyrazić to, co się czuje. In a song, you can express your emotion through the words. Sometimes it's easier to tell people about God using poprzez muzykę łatwiej mówić ludziom o Bogu? Just the words? Tak. Często widzę, że ludzie, którzy słuchają tylko słów, szybko się nudzą. Kiedy słyszą muzykę, chcą wstać i tańczyć, radują się. Muzyka sprawia, że czujesz się dużo lepiej. Makes you want to get up and makes you want to dance and, you know, and be joyous. If you could have just walked in and you're feeling down and sad, but you could just hear a piece of music and it could just make you feel all better again. Podczas utworu The Gospel Train chórzyści zaprosili publiczność do wspólnego śpiewania. Grupa przygotowała też wyjątkową niespodziankę. Słowa pochodzące z psalmu 23 wykonała do melodii chopinowskiego nocturnu E-moll. Jak ocenia pan tę 14. edycję? Znaczy, ja się cieszę z jednej rzeczy, że udało nam się ten festiwal tak ustawić, skomponować, że ma stałe elementy. I te elementy powtarzają się od kilkunastu lat i okazało się, że wybór był trafny, ponieważ kościoły, i nie tylko kościoły, bo również sala koncertowa w Beceku są pełne. Są to koncerty, na które brakuje na ileś dni wcześniej biletów, a więc widać, że Bielszczanom i nie tylko Bielszczanom ta forma się spodobała. I to mnie najbardziej cieszy
i tych widzów, którzy lubią tą muzykę sakralną, z roku na rok jest coraz więcej, bo dawniej były to miejsca siedzące w kościołach, czy w sali koncertowej, w tej chwili już coraz więcej osób stoi i część odchodzi od kasy, bo już nie ma biletów, a nie zawsze osoby starsze są w stanie stać na koncertach i rezygnują. Także jest to, myślę, że dosyć trafnie wybrany repertuar i on się już jakby tutaj wrósł na stałe w krajobraz Bielska-Białej i myślę, że jeszcze przez wiele, wiele lat będzie cieszył Bielszczan i mieszkańców okolicznej miejscowości. Występ Brytyjczyków nagrodzony gromkimi brawami zakończył 14. Festiwal Muzyki Sakralnej Sacrum in Musica.